O godzinie 6 rano rozpoczęły się obchody 43. rocznicy wydarzeń grudnia 1970. Podwyżka cen stała się bezpośrednią przyczyną gwałtownych robotniczych protestów, do których doszło na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Jako pierwsza zastrajkowała stocznia imienia Lenina w Gdańsku. Szybko strajk rozszerzył się na inne miasta Wybrzeża. Najtragiczniejszy przebieg miały wydarzenia w Gdyni, gdzie doszło do prawdziwej masakry. 17 grudnia rano stoczniowcy na wezwanie Stanisława Kociołka, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, przyszli do pracy. Zostali zaatakowani przez wojsko i milicję, która dostała rozkaz strzelania do ludzi. Ministrem obrony był wtedy generał Wojciech Jaruzelski. Cieszę się bardzo, że rocznicowe uroczystości przyczyniają się do upamiętnienia zasług tych, którzy potrafili być odważni, gdy odwagę było naprawdę trudno i którzy wznieśli jako pierwszy sztandar wolności na barykadach szczecińskiego oporu. Dziś dźwięk syreny stoczniowej rozbrzmiał także w Szczecinie. Obchody 43. rocznicy wydarzeń grudniowych rozpoczęły się modlitwą Anioł Pański przed bramą Stoczni Szczecińskiej. W mieście zginęło wtedy 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. Jest naszym wspólnym obowiązkiem przywoływać zasługi tych, którym zawdzięczamy wolną i demokratyczną Polskę, a także zachować na kartach historii Szczecina wszystkie rany zadane jego mieszkańcom przez ówczesne władze Polski Ludowej. Nie po raz pierwszy i nie ostatni w dziejach PRL władzy łatwiej było przeciwko robotnikom posłać milicję i wojsko, niż podjąć z nimi rozmowy. Według oficjalnych danych w grudniu śmierć poniosło łącznie 45 osób, a ponad 1160 zostało rannych. Proces w sprawie wydarzeń grudniowych toczył się przez wiele lat przeciwko generałowi Jaruzelskiemu, ale ze względu na zły stan zdrowia generał został wyłączony z postępowania. Jan Korab, Telewizja Republika.